Witam was tutaj, cześć, chciałbym za nas. Zapraszam was na kolejny odcinek z East Canines Industries. Już lecimy normalnie z naszą serią. Chociaż nie ukrywam, dzisiejszy odcinek też nagrywam późno. I odcinek, który opublikował się w momencie ostatniego odcinka, tak tylko mam z ciekawości, czy z tego wam powiem. To był w momencie, kiedy ja jechałem, nagrywam wam kolejną serię Avizonosza poza prawem na Veturillo. Wiem, może tam nie ma jakiejś tam wielkiej oglądalności ta seria, ale mimo wszystko to jest Avizonosz poza prawem i to jest moja jedna z podstawowych serii, która się normalnie będzie pokazywać, co by się nie działo. Dobrze, tutaj... No ale nie ma nawet jakichś strasznych korków, co tu się wydarzyło? Ciekawe. Dobrze, wyjdźmy sobie z tego podglądu. Ogólnie tak, zacznijmy od podstawy, czekaj, to sobie zamknijmy. Już się skończyłem tym bawić. Okej, trochę mi się komputer laguje. Ale nie powinno być aż tak tragicznie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobrze. To ty, masz ludzi, że masz za mało ropy. Okej, dobra, to tym możemy się dzisiaj zająć. Ogólnie tak, z tej drogi korzystałem sobie w miarę. No i odkąd mamy tutaj jeszcze płatomat, to jeszcze więcej zysków mamy. Pewnie teraz mniej ludzi z tego korzysta. No właśnie, ale i tak niech już będzie. Bo jest tam taniej. Czy nasza rafineria w końcu zaczęła działać? Jest! Jest! W końcu rafineria zaczęła działać! I to grube zyski daje! 8 tysięcy! Takie coś daje, rozumiem. Chociaż widzę, że też ładnie ciągnie. Ta, 14 ton... 14 beczek i 14 ton. No dobra. Daj mi tutaj ten magazyn, to powinno nam w miarę to rozładować. I... mamy naszą nazwę dla dzielnicy, dziękuję osobie oczywiście. Jak kiedyś cię tam zrobię... Nie wiem, jak będą jakieś specjalne, będą mieć jakieś nagrody, to oczywiście... Wiesz, ode mnie coś takiego możesz dostać, tak? Dobra, co tutaj było? Platforma, ropa, wyspy, rafineria, Avizonosza. Proszę bardzo, coś takiego. I tak, zacznijmy sobie oczywiście od ropy, ale zaraz pójdziemy dalej, żeby nie siedzieć dzisiaj tak jak ostatnio przy ropie, cały odcinek. To nie mówię, że to jest zły pomysł, tak? Bo ropa akurat to przyszłość, ale no bez przesady też trochę. Wymagana woda. Czyli tu trochę przesadzam. Dobra, to tu trzeba jakoś pokombinować inaczej. Jeśli dobrze zrozumiałem. Dobrze, tu jest ta wyspa. I ta wyspa oficjalnie właśnie się pojawia na naszych mapach. Okej. Czekaj, czy my tu coś możemy jakoś takim... Bo tu widzę, że jeszcze tak, że tu jeszcze jest chęć. Chęć gry gdzieś wstawienia tego. Tu byśmy wstawili, ale tutaj to nie ma zbyt dużo surowców. Tu by weszło, tylko tu musimy, czekajcie, powiększyć trochę tę wyspę. Dobra. Mamy trochę forsy, to możemy się już pobawić, dobra? Dajmy sobie pędzel, ciach. Chyba tyle powinno wystarczyć. A, czekajcie, bo musi się to załadować. Zaraz się podłączymy. Swanego tutaj cały czas jest ten pudk. Już niech będzie im tutaj ten park. Cór pudk. Okej, ciekawe do której tej dzielnicy to zaliczy. Dobrze, wspaniale. Swanego ten drut tu można tutaj już usunąć. Widzę, że jest tyle prądu. Ta. Dobrze, wy prąd sobie jakoś podciągnęliście. Jedyny problem jest teraz, jak mam tutaj podciągnąć drogę. Okay. Ciekawe. Ale jest tu trochę miejsca na tej wyspie, więc jeszcze sądzę, że będzie prościej. Czekaj. Okej. Wow, chwila. Koparka i Duda, kopalnia Avizonosza wbiły czwarty poziom, a my jeszcze nie dobrze... Fabryka samochodów. O, bardzo dobrze. Warsztat naprawczy. Zakład produkcji w wytwórni szkła, bardzo dobrze. Magazyn duży. I duża kopalnia podziemna. Dobrze, zaraz, spokojnie, bo ja tutaj dopiero nad ropą się zacząłem myśleć, a nie już tak daleko. Ajajaj. Dobrze, widzę, że to tutaj wejdzie. Swojego nie wiem, czy ktoś z was gra. No, zaraz, muszę się zapytać, czekajcie. Tylko ta droga mi tutaj się nie podoba. Nie wiem, czy ktoś z was gra w Ingress. Ja gram. I pojawiła się ostatnio nowa aktualizacja. Właściwie to się pojawił teraz Ingress Prime. Zamiast starego, dobrego, poczciwego Ingressa. Ja jestem trochę zdenerwowany. Bo w starym Ingressie ostatnio włączyli opcję do dodawania portali i ja te portale co nie dodaję. Opisuję je takie tam. Natomiast ja się pytam, jakim prawem oni usunęli teraz opcję dodawania? To jest po prostu, to jest niedorzeczne. Czy ja wiem, że oni to mogą sobie robić co chcą, ale to mi się w ogóle nie podoba. Nie, trzeba będzie coś... będę musiał do nich chyba zadzwonić, czy coś. No bo...
Po co teraz ja będę oceniać i dodawać te portale, skoro i tak nie masz na to żadnego wyjścia. Dobrze, widzę, że tutaj szczeka ropa, świetnie. Tutaj możemy dać sobie duży skład. Czemu by, bo czemu by nie? W sumie nawet ten, nie, ten wielki tutaj nie wszedłby. I rafineria. Niech będzie. A co mi tam? Czekaj, jak już tyle weszło. Czekaj, to ten zakład przyspieszy. Czekaj, to jest. Co to jest? Baraki. Okej, warsztat naprawczy. Okej, warsztat naprawczy nie jest jakiś strasznie duży, możemy go tu zmieścić. Ta, tutaj już taka będzie jakaś wyspa. Ogólnie tak widzicie te wyspy, to ja chcę tutaj ładnie zabudowywać. Zbudowane na wodzie. Człowieku, weź się ogarnij. Zaraz tu wody nie będzie. Jeszcze jest. Tam pozwolił, kurde. Jest kwestia, czy czasu aż się załaduje gra. Ej no. Ile muszę tutaj z wami gadać? Co jeszcze? Nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego człowieka. Mogę ci tutaj podnieść jak chcę bardzo. Ale to nic nie zmienia, bo to tutaj nie ma wody. Okej, według ciebie jest. Nie wiem jakim cudem, ale niech ci będzie. Jest. Dam ci jeszcze więcej miejsca. Kurde no. I platformę zwykłą mieliśmy postawić tutaj. Czekaj. Tak, bo tutaj jest po prostu ropa, którą po prostu można normalnie wydobyć, więc będziemy ją po prostu normalnie wydobywać. Tak samo tutaj, tylko tutaj to sobie dajmy mały. No tu mi się nie zmieści, co nie? A, tu się zmieści, świetnie. A tutaj ten super mały? Nie, dobra, nawet ten super mały to nie wejdzie. Dobrze, woda, prąd nie macie. Dobra, ty się jakoś tu podciągnąłeś. Okej, mamy ogólnie problem z prądem. Trzeba postawić kolejną elektrownię. Tak, wiem. Atomową może nie. Tą wodną chciałbym zainwestować. Okej. Nie wiem jak wy, ale ja spróbuję. Bo tutaj można całkiem ładnie wybudować tą elektrownię. I całkiem ładne zyski pokazuje, że może generować. Ale pamiętajmy, że to zanim się włączy, to trzeba chwilę poczekać, tak? Dobra. Właśnie, tutaj miała być nasza pierwotna ruda, która tutaj kiedyś będzie. Dobra, bardzo dobrze. Wody nie potrzebujesz, wspaniale. Dajmy ci jakąś drogę. Ogólnie nie lubię przez to puszczać dużych dróg, bo później tego nie można ulepszyć. Ale jakby coś... Dobra. Tutaj, proszę bardzo. Ciach. I ciach. Macie podłączenie. Co do prądu, bo prąd jest potrzebny nam na już. O nie, już to daje prąd? Czekaj, nie gadaj. Nie, zero. Teraz to po prostu wyschła ta woda. Czekaj. Nie daje prądu, to coś innego, może coś podciągnąłem. Może to nie było podłączone, nie wiem. Nie wiem. Dobra. Widzę, że na razie jest cacy, więc niech już będzie cacy. Warsztat, poczekaj, czekaj. Czy nasz warsztat w końcu by tu wszedł? No! I żeby to był mi ostatni raz, że tutaj ma ludzi, że nie można. Jak ja wszystko potrafię. Jak ja nie mogę, to chyba się źle pomyliło coś. Jeśli już coś jest źle wybudowane, to to. Ale to mi... Tym się na razie nie interesuje, tak? I tutaj tą drogę też by można było powiększyć. Przyszłościowo. Dobrze, ale wracając do naszej przemysłu wydobywczego, nie wyrabia on kompletnie. I tym się teraz zajmiemy. Mamy tutaj naszą drogę wspaniałą. My ją sobie pociągnijmy trochę prosto. O co nie. I tutaj dajmy sobie kolejne, aby nam tutaj się to... Czekaj. Nie, bo mamy teraz tak. To ile nam ciągnie? 8000, a to? 9600. Dobra, to jest lepsze. Co nie? Dajmy sobie tu taki jeden postawmy. I tutaj, ale tutaj postawmy ten. Bo on... bo on może być na większej tej skale, z tego co nawet widzę jeszcze. Też jest dobra wiadomość. Dobra, ciebie tu nie wstawimy. Ciebie wstawimy tutaj. Dobra. A tu wstawmy... ten duży. Dobra, niech będzie. Tu jakby coś, to będziemy robić behatów, ale póki co na razie nad tym nie myślimy. Water. Water zaraz wam tutaj podciągniemy. Mówię water, bo... w ogóle powinienem mówić H2O po dzisiejszej chemii. Dzisiaj się coś okazało w końcu, że jednak coś umiał chemii.
Znaczy, nie wiem, jeszcze nie ma wyniku z kartkówki, ale są duże szanse, że będzie coś jednak umiem. Dobra. Tu widzę, że jest problem z naszym gruntem. Tak, bo tu jest problem, oczywiście. A, dajmy sobie tu taki teren. Dobrze, niech będzie to w ten sposób. I wspaniale się tu wybudujesz. I możemy postawić nasz warsztat. Warsztat naprawczy. Który jest całkiem duży. Jejku. Nie myślałem, że on jest aż taki duży. Gdzie będzie tu wcisnąć? Może tutaj wcisnąć na co. I już widzę, że tutaj nam się wszystko do wyburzenia jest. Dobra, wybórzmy na razie was. Bo akurat wy jesteście tymi najmniejszymi. I was można już ciąć, co nie? Bo to. Jeszcze jakiś zdrowy będę mieć z tego. Fajnie. Dobra, pokaż mi to tu. Tak, tu możemy sobie trochę pociągnąć. I tutaj będziemy farming już nas zaczynać, tak? Jak to się wszystko już tutaj wyciągnie. Huta. Dobra, to ty sobie na razie tutaj ciągnij powoli, tak? Z tego co mi się wydaje. Na razie dam tutaj więcej na metale, ale zaraz nam tam rudy przybędzie, więc powinno być dobrze. No właśnie, bo ty zrzędzisz na metale, a ty powinieneś mi tutaj paliwo robić. To jest nasze potrzebne, tak? Metale, no tutaj jako tako te metale jakoś się tam ciągną. Ale właśnie, możemy się tak, bo farming swoją drogą, tak? Prąd. Co, nie daje to prądu? Okej. Chwila. Chyba nie daje. Co? Zbyt słaby prąd tutaj był. Nie. Tak, bo tutaj ta woda ma ujście inne. No niestety, ale nie. W innym miejscu możemy spróbować. Dobra, tego sobie już zostawmy, bo to tutaj nic nie kosztuje. Tutaj, tu gdzieś wyżej możemy spróbować z tamą, ale tutaj niestety nie, to jest za nisko. Dobrze, skoro tam ona nie wypaliła, postawmy sobie elektrownię. I ponieważ tutaj to mimo już sobie taki był chatów trochę, to możemy postawić elektrownię nawet jądrową. Aha, okej, nie możemy. Dobrze, nie to nie. Bo tutaj będzie później farming, to nie chcę też sobie farmingu tutaj zanieczyszczyć, co nie. Rozumiecie o co chodzi. Dodajmy sobie naszą słoneczną, proszę bardzo. Trochę kosztowała. W ogóle ostatnio popytem nie myśleliśmy też, ale na razie nad tym nie myślimy. Dobrze, czy jest tutaj. Pokaż mi jak farmy ogólnie działają. Okej, ogólnie mamy dużo już teraz mąki, co jest dobrą wiadomością. Bardzo dobrą. Aha. Co? I dałem tutaj na pusty, co nie ostatnio, i to nic nie zmieniło. Nie wiem, czy to jest dobra wiadomość. Ale tutaj nie rozumiem tego. Plonów mamy kompletnie za dużo. Co? Co? Tam mogę zwolnić trochę tej produkcji tego, ale no, do 120 max. Ale czemu? Czym tutaj jest problem? Dobrze, zobaczmy czy jakaś jest fabryka, która by rzeczywiście była dobra. Fabryka wyrobów stalowych. No chyba nie. To by można było pójść, ale potrzebuję no wiadomo czego. Fabryka elektroniki. Fajne, ale na się nie. Papiernia. Plastik. A tam można byłoby pójść w sumie papiernie. Fabryka domów modułowych. To pójdziemy w to kiedyś. Ale papiernia. Czekaj, czego najwięcej potrzebuje? Plastik. Okej, najlepiej byłoby to postawić. Wow, ale ciekawe ten budynek jest jakiś. Gdzieś tu, ale z drugiej strony jest strasznie daleko, będzie od całości moich wszystkich składów, więc trzeba byłoby gdzieś tutaj go wstawić. Czekaj, co? Dobra, niech będzie. Wow, ale to wielkie jest. Dobra, wyrównajmy tu teren pierwszy. Tak. To jest podstawa, bo tutaj to widzę, że z tym jest problem wielki. No dokładnie. I mamy za mało ziemi. Tego jeszcze w tym mieście nie mieliśmy, ale to trzeba przyznać.
Dobra, dajmy sobie stąd trochę ziemi, weźmy. Pociągnijmy, dobra. Stąd. I teraz to co mam tutaj. Tu. Tu jest ta droga i nad tym trzeba będzie się koniecznie zastanowić, co z tą drogą zrobić. Dobra. Trochę tego jest więcej. Tak, widzę, że to trochę też kosztuje. Dobra. Zeszliśmy naprawdę kiepsko z kasą. I tu ta droga, nie, ona tutaj nie będzie koniecznie. Ona tutaj jest w złym położeniu. Damy sobie tu oczywiście tą gruntówkę, żeby nie było, że ja jestem barbarzyński, teraz tutaj coś nie będzie miało jak funkcjonować. Oczywiście damy sobie gruntówkę tutaj na razie. Ale tutaj nie. I tu. Prawie byliśmy już, byliśmy blisko. O, brak funduszy. Blisko jesteśmy, blisko. Dawaj, blisko. No, dobra, mamy to. Okej, wykorzystaliśmy prawie nasze całe fundusze tylko i wyłącznie po to, żeby postawić tutaj coś takiego. I no, świetnie. Tylko, żeby te pociągi w końcu zaczęły działać tak jak chce. Von Mierdni, Media Expert, kliknąłem zamknij. W sensie usuń. Dobra, czy pociągi te, kochane, jest. Jedzie, zobaczcie, stąd, czekaj. Escape. Ty. Przewozi ładunek, albo nie, to jesteś ty może. Gdzie ty jedziesz? Nie, to nie ty. To jesteś ty? Ty jedziesz tutaj? Tak. Zobaczcie. Zabrał towar i jedzie tutaj dalej. Okej, to jest akurat to, co bym chciał usłyszeć. Właśnie, bo my nie patrzyliśmy długi czas. No to z odcinkiem się na trochę wyndamy dzisiaj. Zaraz się zajmiemy leśnicą, żeby nie było. Jak tam nasza linia metra? Okej, dobra, tutaj jest blisko tysiaka. I nasi pasażerowie, jak czeka ich 1000 na jednej stacji, to chyba by chcieli, aby było więcej. Już zwiększyliśmy popyt, ale dobra, niech będzie. Damy wam 20. Bo jednak 1000 ludzi na jednej stacji to trochę dużo. Nie wiem jak wy sądzicie, ale jak dla mnie to trochę dużo. Tu możemy dać jeszcze jeden. Daj 16. Dobra, a jak tam ciągi? Okej. Nie ma aż tak dużego już popytu. Może dlatego, że wiecie, puściliśmy metro. Ale i tak sądzę, że pociągi do pociągi, tak? Tutaj stacja jest dobra. No i oczywiście bambaje, którymi się należy, nie będziemy zajmować. Dobra, mamy trochę forsy. Trochę. Coś tam wpadło. I możemy postawić sobie tutaj stację. Tak, bo nie wiem, czy zauważyliście w ogóle. A nie, oni tu mają metro. Dobra, to na razie na tym nie myślę. Chciałem tutaj puścić, wiemy co doskonale, ale... Ale teraz się zastanawiamy, że to nie ma sensu, tak trochę. A, właśnie, my tu możemy teraz puścić od drugiej strony pociągi. Czekaj, daj to. O, w ogóle tu jest farming. Czekaj. Tak, bo tu musimy zaktualizować nasze dzielnice. Tu będzie się to ciągnąć. Tak, jakoś tutaj. Mniej więcej, no. Tu dajmy sobie więcej miejsca, bo wiecie, jeszcze te wszystkie fabryki i te inne i takie tam. Natomiast tutaj, tak, proszę bardzo, budujcie się dowoli. Oh yeah. To tu mamy naprawdę teraz dużo to będzie. Jak tam wy produkujecie to? Dobrze, jest dużo rudy. Produkujemy więcej, mały jest już import, świetnie. Ale ty cały czas rządzisz, że masz za mało. Może jest za mało składowisk, to jest możliwe. Nie tutaj. Czekaj, czy mamy jakieś nowe składowisko? Tak, mamy. Magazyn przemysłu wydobywczego. Dobra, jakbyśmy tutaj gdzieś to wmontowali, to nie chce to nam tutaj wejść. Koniecznie. Ale tu, od tej drogi, powinno już gdzieś tutaj wejść, tak? Dobra, macie tutaj. Tak, bo tutaj trzeba to co jakiś czas stawiać, co nie? Okej, chyba widzę, że nasz farming... Nie, jeszcze to jakiś czas tutaj zrzędzi. Ale nie powinno być już aż tak źle. Mąki teraz będziemy dużo więcej produkować. Tak, zobaczcie, jeszcze jest za dużo plonów. Wspaniale. Ale tu bym ludzi już zaczęło osiedlać.
zastanawiam, jakby tutaj do tego podejść. Bo jednak ludzie, ludzie, co nie? Dobra, dajmy jej ostatnią warstwę tego. I kropka. Tutaj damy wam jeszcze wyjazd, bo to może się też przydać. Wyłączmy tylko tutaj skrzyżowania. Ostatnio się zawsze zajmujemy tylko i wyłącznie tymi samymi dzielnicami, a teraz zajmiemy się dzisiaj w... wiecie czym. No, a lasami. Bo las... akurat nad lasami to był powód, w czym mogliśmy ich budować. Dobrze, nie, przemycamy tutaj. Farming Simulator. I tutaj mamy nasze zboże. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, X. I stąd tak, tutaj sobie ta droga, o, co nie, będzie biec dalej na pewno. To jest pewne. Dopóki tu nie ma żadnego przemysłu, a on się dopiero zaczyna gdzieś tutaj. Tu jakby coś będzie, będą też mieszkania. Tylko póki co ich tutaj jeszcze nie osiedlałem. Żeby nie zrządzili. I jest jakiś tam taki popyt. Co nie? Może bez przesady. Gra. Tutaj, jak jest z tym? Dobra, dajmy sobie tutaj taki trochę jeszcze... Wiem, nie chcę tutaj tym farmingiem też zbytnio w to wchodzić. To powiedzmy, że jakoś tak. Co nie? I tutaj dajmy sobie coś takiego. Aby nam tutaj tym pomóc, co nie? Bo jak żeby nie patrzeć, mają problemy. Damy im tutaj pojemnik. Żeby nie było. Dobrze, proszę bardzo. I jeszcze parę się tu zmieści. Hehehe. Nie myśleliście, że ja ustanę na tylko tył. Jeszcze. Więcej. Dobra, tyle wystarczy. Mamy tutaj ten jeden pojemnik. Możemy jeszcze tutaj... Czekaj. Jeden tutaj tak postawić. Okej, dobra, niech już będzie. To mam zrobione. Czekaj, wybuszmy. Nie. Stąd tutaj daj drogę dotąd. Okej, dobra, mamy to. Dobrze, no i z takim układem możemy przekaz jeszcze biuro sobie zbudujemy. O, i ma to słusznie. Wszystko ma tutaj swoje cele. Dobra, macie tutaj biura się budować. A tutaj, no to wiadomo, oczywiście wy. I tu będą dalej biura, no bo tu jest akurat trochę głośno będzie od tych totowiska. I ponieważ wy tutaj trochę zrządzicie, że jest słaba wartość terenu, ja jestem to w teorii w stanie zrozumieć. Dlatego mam tutaj postawił jakieś parki. A proszę bardzo, raz, dwa. No i daj mi tutaj oczywiście nasz Colossal Order, bo bez niego tutaj nie ma zabawy, tak? Dobra, to wam powinno trochę podnieść, nie to. Force, okej, okay, no widzę, że jeszcze nie jest aż tak dobrze. Macie jest jeszcze jeden tutaj. No. Tutaj widzę, że to ładnie zakręca. Idealnie przy tym, ale jest już o wiele lepiej. Tylko tutaj się zrobił korek. Na pewno to jest przez postawienie tego budynku. Chwila. Ja go przestawię, bo on tam nie może stać, bo widzicie co się dzieje, jak go postawiliśmy tutaj. Ja mam dla niego idealnie miejsce, tylko trzeba to idealnie tutaj zagospodarować. To nie jest SimCity, więc mogę się tutaj pobawić, tak. Wybuduj go mi tutaj, tak. Dobrze, świetnie. Wybórz to. I nasz młyn... Daj to. Wróć tutaj. Świetnie. Jedyne co, to ty tutaj zostajesz, ale ty będziesz tutaj, na końcu. I zobaczymy, czy to cokolwiek tutaj pomoże. Czekaj, pokaż to. Nie, i tak skręcacie mi tu, kurczę. Dobra, już na razie niech tak będzie. Dobra, chwila, mam jeszcze lepszy pomysł. Jeżeli byśmy ciebie wywalili stąd. I teraz postawili do tej drogi. Czyli trzeba było trochę ciebie przesunąć w bok. To jak teraz zareagujecie na to? Pokaż to.
To i tak nie jest jeszcze to, co bym chciał najbardziej. Ale i tak jest lepsze niż to, co byłoby normalnie, z tego co mi się wydaje. Więc ty budynek tutaj wracasz. A tutaj by się. A tu robimy drogę jednokierunkową. Czyli tędy wjeżdżasz. Daj tutaj zmień to. Tędy wyjeżdżasz. 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 No i wspaniale. Powinniście być teraz zachwyceni. Skrzyżowania. Wyłącz tu. Tu. I tu już wyłączyliście. Właśnie, jak tam jest z pocztą? Okej, okay, o ile to jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Dobra, poczta jest na poziomie naprawdę zaawansowanym. A jak tam nasza sortownia? Bo nie wiem, czy pamiętacie, gdzie się postawiliśmy. Tutaj była gdzieś. Tak, tu postawiliśmy. Ojejku! Co tu się wyprawia? Widzę, że jest ruch. Jest tutaj duży ruch. Aha, bo dużo wyjeżdża tutaj z dworca. A, to... akurat to jest dobrze. Tak, bo poczta niech tutaj się nam ładnie rozwija. Jak tam nasze dzielnice? Tak, wiem, widzę, że się... A, pollution. Dobra. Tutaj ropa, ładnie. Plastik na razie ledwo co kwiczy, ale niech będzie. Czy ty działasz? Ty działasz, ty nie działasz, bo nie masz papieru plonów. Akurat to jest prawda. Tego możesz nie mieć. Dobra, tak, wybierzmy ciebie. I wybierzmy ten kawałek drogi. Dokładnie. I tak. Tutaj nasze to wszystko tutaj będzie iść dalej, co nie? Czekaj, daj mi tutaj, gdzie były nasze lasy, bo już lasami się dawno nie bawiłem, tylko zapomniałem. Czyli tak, po pierwsze, kolejny las wstawimy sobie tutaj, co nie? Droga sobie tutaj ładnie skręci. O! I tutaj. No tak mniej więcej. Tylko to ma być ta zniszczona, żeby była tańsza. Dobra. To mamy w miarę zrobione, ustalone. To teraz tak, to wybuszmy. Bo tutaj nie może być ta mała droga, bo to po prostu jest... No zresztą sami widzicie, jak to tak wygląda. Stąd będzie to nasza większa droga. I ona się po prostu będzie ciągnąć w tym kierunku, tak? Tu już nie mówiąc o tym, że oni tutaj będą musieli mieć własną autostradę, którą tutaj podciągniemy. Stąd może jakoś pójdzie. Żeby to trochę lepiej tutaj nam ciągnęło wszystko. Ale tutaj nie widzę żadnego problemu lasu. Ciach. Ciach. Wiem, jest jeszcze opcja szkółki, ale to mi jakoś bardziej do mnie przemawia. Niestety jest poza granicami, kurde. Dobra, dajmy sobie to. I tu są te szkółki. Dobra, niech będzie już taka jeszcze, to jest jedna szkółka odtąd. Nie, jak już wejdzie, to już niech będzie. Dobra, no i tu mamy, no chyba ci coś pogięło. Cokolwiek innego. Dobrze, i tutaj całkiem to ładnie będzie teraz tutaj wychodzić. Teraz tak tutaj patrzę, że ta droga może tutaj trochę dalej włazić, ale dobra, zaraz tym się zajmę. Daj tutaj te nasze lasy. Lasy, a nie coś takiego. Okej, dobra, ładnie. Z tego chciałem, żeby dało się, to byłoby coś. Żeby dało się robić te lasy tak jak teraz sobie, co nie? Ale tak, żeby przyszłościowo, to później ludzie chodzili pomiędzy tym a tym. To byłoby coś. Nie wiem, może zrobią, byłoby fajnie. Dobrze, i tak, i stąd. Zrobimy sobie dojazd dotąd. I stąd będzie zakręt. Dobrze, wspaniale. I wyłączmy tutaj sygnalizację świetną, bo wiem, że się włączyła. Dobra, wyłączona. I szkółka. Tu. A tutaj się zabiło miejsce. Tu się chyba nic nie zmieści z tych budynków. Nie, tu się nic nie zmieści. Dobrze, ty potrzebujesz wody, ale tak, ty po pierwsze jesteś do złej drogi postawiony, bo byłeś postawiony jako pierwszy i jeszcze teraz się znowu źle postawiłeś. Jak ci nie wstyd? A to trochę kosztuje przestawienie. Dobra, dawaj tutaj lasy. Tutaj. I tu znowu nie wejdzie. No wiesz co. Akurat to jest irytujące trochę. Dobra, no to na razie niech będzie w ten sposób. Dobra. I macie problem z wodą. Dobra, wodę wam tu już ciągniemy.
bo tu ta woda, ta będzie sobie szła tu, tu do końca, a dokładnie dotąd. Te już takie długie stosy, żebyśmy później nie musieli z tym walczyć co chwilę. I przy okazji będzie już lepiej na przyszłość. Zresztą dzisiejszy plan na mój dzień po nagraniu odcinka jest dość prosty, włączyć go do edycji i pójść spać. Po prostu jestem zmęczony trochę po nagrywaniu odcinków i ogólnie całym dniem. Dzisiaj się tyle działo. Czy nie jest jakiś tam najbardziej tam, żeby największa liczba rzeczy działa mi się w ciągu dnia? Nie, nie, spokojnie, nie. Od tego są inne dni, ale i tak tego było na tyle dużo, że chciałem to już skończyć. Dobrze. Przetwórnia drewna. Okay. To jest papier. Dobra, papieru mamy za mało, z tego co pamiętam. I tutaj jest ta droga, się taka pseudo tutaj ciągnie, co nie? To my ją sobie tutaj dajmy dalej. G. Wspaniale, tutaj się łączysz i tutaj. I tu, aby było piękniej, to zmienię sobie drogę jednokierunkową. Ha, ha, ha. No, to trochę przesadziłem. Bo tutaj to może w ten sposób. Ale tak poza tym jest całkiem nieźle. Dobrze, tu widzę, że już znowu coś wszystko stoi. Czemu? A, bo tutaj są te nasze... Ta, okej, okay, dobra, rozumiem. Tutaj mamy teraz trochę miejsca wolnego. I tu niestety musimy to poświęcić na duże to. Więc... Tu będzie niestety trzeba zrobić to samo, co jest przy... w rolnictwie. Ale mam nadzieję, że nie aż tak tragicznie to będzie działać. Dobrze, macie to. Wy... I tutaj wy. Dobra, raz, dwa. Dobrze, na razie niech będzie tyle. Dobra, problem z wodą. Okej, okay, wodę wam mogę podciągnąć bezproblemowo, bo to akurat jest najmniejszy problem. Tu gdzieś jeszcze stację kolejową wmontujemy. Ja taki mam pomysł przyszłościowy. Dobrze, tutaj widzę, że całkiem ładnie to działa. Wszystko. Dodajmy sobie trochę jeszcze tych lasów, bo lasy akurat fajnie wyglądają. Znaczy farmy też jak się je ładnie ustawia, to też ładnie wyglądają, ale akurat lasy trochę mi się najbardziej podobają z tego wszystkiego. Tu mam te duże, nie wiem czy zauważyliście, te duże kratery, które teraz stawiam. To są te mniejsze po prostu takie. Oj, czekaj, chyba by nam weszło. Tak mnie się coś wydaje, bo tu jest trochę inaczej poustawione. Jest, wejdzie, idealnie, wspaniale. Tylko tak. Szanujmy się, ludzie. I tutaj też się szanujmy. Ja to sobie pozwoliłem zrobić tutaj, tak? Ale nigdzie więcej. Dobrze. No, 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 no. Całkiem ładnie. Całkiem ładnie. Nawet baraki tutaj pamiętam, z tego co pamiętam, są całkiem duże. Dobrze, wy tu na razie musicie poczekać, aż się włączycie do całej naszej sygnalizacji. I tutaj, co chciałem koniecznie zrobić, koniecznie, to tutaj zaraz po tym budynku, wiem, tu będzie to blisko, tu będą blisko te skrzyżowania, ale ja to zaraz to oczywiście wytłumaczę, tak żeby nie było. Czekaj, nie. Jeżeli pójdziemy w tą drogę, to to mi tu nie wejdzie, kurczę. A jeżeli damy sobie tutaj dom, też mi tu później to nie wejdzie. Nie, no nie ma jak. A jeżeli wyłączymy siatkę i spróbujemy to zrobić w ten sposób, to wejdzie. No. To tak. Tak to się mogę podobrać to. Dobra. Czekaj. Stąd tu. Dobrze, rozumiem, że i tak masz jakiś problem. Gra. Dobra, niech już ci będzie, już niech już. Widzę, że masz naprawdę. Dajmy sobie tu zjazd. Długi, długi, długi zjazd. I tutaj, ponieważ się tak trochę zastanawiam, bo tutaj mamy tę drogę jednokierunkową, ale tutaj będzie więcej. Tak, bo tutaj lasów już nie zamierzam budować. Tylko już takie bardziej, no wiecie jakie budynki, tak? Dobra, jeżeli oddalimy to o dwie kratki. Tak? Nie, to nie jest o dwie kratki. To nie było dwie kratki. Okej. Okay. Raz, dwa. To jest dwie kratki. To teraz powinno się wszystko będzie budować lepiej, jeżeli zrobimy w ten sposób.
Będzie tu taka druga duża droga, co nie? Ciach i ciach. I według mnie w ten sposób będą z tego lepiej korzystać ludzie. Ale żeby było jeszcze lepiej tutaj dla nich, tutaj, ponieważ wszyscy gdzieś tam wiadomo gdzie, to jakby ktoś się namyślił i chciał jednak jechać tutaj, to my im tu oczywiście pomożemy. Co nie? Nie będę z tych złych burmistrzów, bo też czasami takim jestem, ale nie tutaj. Nie w tym mieście, akurat tych jeszcze lubię, póki co. Może dlatego, że to nie jest miasto frajerów, z którymi się... Zresztą nieważne, miałem po prostu tam problemy, tak? Tak to nazwijmy. Dobrze, tutaj widzę, że całkiem ładnie nam to wejdzie i... Czekaj. Stąd, tutaj. Dobra, mamy to podłączone, ale jeszcze mamy to do podłączenia. Dobra, i niech tutaj już nawet może być z tym zakrętem. I teraz jakby coś, ludzie, możecie korzystać z dowoli, z takiego tutaj jeszcze zjazdu. A, no i tutaj teraz strasznie zaczęli polubić tutaj te... baraki. Dobra, no zobaczymy. Jeśli jest już ostatni minut odcinka. Dajcie mi tutaj trochę miejsca, ludzie, a wy wszyscy rzędzicie na wodę, no. Możliwe, że macie rację. Dajmy sobie tutaj. Proszę bardzo. Powinno być wam już teraz lepiej. Jak tam tutaj jest z produkcją? Dobra, ty masz za mało tego. Świetne, szkoda. I ty. Dobra. Jeżeli tutaj się to jeszcze wyrzuci i to się wyrzuci w przyszłości, to zacznie nasza farma tutaj już bardziej wchodzić w tą część. Tak, bo ja tutaj nie będę tego ograniczać tak szybko. Dobrze, i dajmy sobie jeszcze trochę rudy. Już na koniec odcinka, bo to jest koniec, już nie ukrywajmy. Inaczej, chciałem, żeby to był już koniec. Tak trochę będzie lepiej, jak tak powiem. Dajmy sobie koparkę. I tutaj tą dużą. Okej, dobra. To powinno nam tutaj całkiem ładnie to działać. I dajmy sobie, żeby szkło w końcu produkować. Póki co, to aż tak bardzo w szkło my tu nie poszliśmy. Tu jest trochę miejsca. Czekaj. To jest zakład... on nawet taki nie jest aż tak tragiczny, jeżeli chodzi o te zmiany. Dobra, niech będzie tutaj. Jest na granicy, ale jest tutaj. Ewentualnie, jeżeli jest na granicy, to możemy tutaj wciągnąć sobie. A tu jest nasz farming, który możemy sobie tak trochę przyciąć. No, wspaniale. Okej. Co masz? Za mało kupujących mąkę. To jest akurat niestety prawdopodobna kolej rzeczy, którą się trochę spodziewałem. Nie ukrywam, jestem trochę zawiedziony, że tak szybko to się wydarzyło, ale no niestety jest to możliwe. Tu dajmy sobie jeszcze jedną kopalnię, tak tylko powiem. I czekaj, dajmy tutaj naszą farmę. Nie, dajmy magazyn. Magazyn. I nasz magazyn postawimy sobie od tej z drogi. Proszę bardzo. Tutaj. I on będzie na mąkę. On będzie póki co zróżnicowany. Ale sądzę, że póki co będzie on tutaj musiał być. Dobrze, czy tutaj już się znaleźć dobrze? Mąki dzisiaj teraz. Akurat z tym się nie dogadamy. Mąki naprawdę teraz dużo produkuje. Inaczej, bardzo duże mąki. Wręcz przerasta te nasze produkty zwierzęce, co jest akurat bardzo dobrą wiadomością, bo zdamy ładne pieniążki. I tyle, tak. Co tu dużo mogę mówić? A właśnie, czekaj, jeszcze jest nasza duża nowa fabryka, którą dzisiaj postawiliśmy i na którą się trochę znęcaliśmy. Okej, jeszcze jest problem. Trzeba tu postawić im kolejną skład. Mały, ale i tak skład. Papiernia jeszcze nie chce działać. Czy tu nam wejdzie? Wejdzie. Ale szczerze powiedziawszy, bym wolał im tutaj postawić dwa małe, przyszłościowe, na drugą rzecz, która zaraz tu będzie potrzebować jakichś tam swoich, nie wiadomo czego. Także dajmy sobie tutaj coś takiego. Drogę oczywiście wyłączymy. Z sygnalizacji świetnej, jeżeli nam pozwoli łaskawie gra, wyłącz. I tutaj dajmy sobie
Raz, dwa. Idealnie. I tak, ty póki co. Okej, bo z czym jest jeszcze tutaj problem? Okej, ogólnie widzę, że nie ma na razie jakichś tutaj wielkich problemów. To jest na metale, co nie? Tak. To tu damy sobie po prostu na nasze produkty. Produkty unikatowe, fabryk. A tutaj będzie na. To się nazywa produkty przemysłu, produkty rolne. Okej. Okay. Typu plony, tak? Bo plony nie mają własnej kategorii. Czekaj. Zerknijmy. Let's see. Plastik. Nie widzę. Papier, mąka. Nie. Chyba jeszcze tego nie widzę. Dobra, to niech będzie tak jak jest, czyli jest na. Czekaj, tu jest unikatowe i tu jest unikatowe? Nie. Tu nie może być unikatowe, tu musi być na dole. O, dokładnie. Dobrze, i let's see. Okej, okay, coś tutaj już nawet jako tako jedzie. No masz, to jest ta pierwsza minuta odcinka. Może to będziemy kończyć. Możemy. W sensie, że to tutaj mi zaczęło działać. Dobra. No to było na tyle dzisiejszego odcinka, to mi zaczynam już wchodzić i kręcić się, będę musiał znowu kręcić później przy dźwięku. Ile razy mówiłem, że jak nagrywam, to nie wchodzi się do pokoju. A, zaraz będę musiał tutaj z niej pogadać. I naszą rolę zaczniemy w kolejnym odcinku, już tutaj rozprzestrzeniać. No i lasy będą tu sobie dalej spokojnie rozrastały się. Tak, musimy więcej położyć na to, żeby tutaj się to produkowało. Po tej stronie. Bo po tej stronie nie ma żadnej produkcji z tego co widać, okej? Okay? No nie ma. No a to na koniec postawmy sobie, żeby tutaj to się już zaczęło produkować, tak? Celulozownia. Tu, proszę bardzo. Na razie pierwsza, ale później możemy pójść z większą parą, tak? Tu jest nasz przemysł. I to było na tyle dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, możecie zostać łapkę w górę. I mam nadzieję, że za chwilę się przyłączy to z tej fascynującej odcinki na coś innego. Gra. Oczekuję na Twoją zmianę. No, o, bardzo ładnie nasza ropa płynąca, czarna w portfelu. Dobra, co tu dużo mówić. Jeśli jesteście jeszcze nowi, możecie kliknąć subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale, tak? Dobra, to zobaczmy, co będzie kolejną makietką. O, bardzo ładnie. Cześć! Wyduda!